w Lesku, jak wygląda sytuacja? Jeśli chodzi o sytuację szpitala w Lesku, to chwilowo moja rola jest tak jakby w takim zawieszeniu, bo ja o tym problemie powiedziałem głośno, powiedziałem o tym problemie z mównicy sejmowej. Udało mi się zaprosić panią wiceminister Urszulę Dempo, która na ten temat też przekazała panią minister zdrowia Izabelę Leszczynie. I wiem, że tutaj już kolejne kroki podejmuje pani minister wspólnie ze starostą leskim, dyrekcją szpitala leskiego i z NFZ-em. Tam odbywają się spotkania i rozmowy. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś dobrego. Mamy pozytywne sygnały, natomiast trzeba poczekać, aż będą konkrety. Jeżeli czy starostwo powiatowe, czy pani minister, czy społeczność szpitala uzna, że potrzebują dalej mojej pomocy, to jestem do dyspozycji, jestem otwarty, żeby dalej ten temat prowadzić. Natomiast uważam, że kontakt starostwo-ministerstwo to jest najszybszy i najprostszy sposób do załatwienia tego tematu. A czy w temacie chwilowego wstrzymania wycinki lasów, czy też ograniczenia, wiemy, że te kontrakty będą realizowane, które są zaczęte, kiedy dalsze decyzje, kiedy dalsze konkrety? W tej sprawie, która można powiedzieć się bulwersuje i elektryzuje część okręgu numer 22, zwłaszcza miejsce, w którym mieszkam. Muszę powiedzieć tak, jestem w tym wypadku po stronie mieszkańców. Zawsze to powtarzam i zawsze będę po stronie mieszkańców. Decyzje są ministerstwa. Pani minister, ja jako poseł chcę, żeby moi mieszkańcy tym nie ucierpieli. Dlatego między innymi przywiozłem do Urszy wiceministra Mikołaja Dorożałę, żeby zobaczył, że sprawa jest poważna. Złożyłem też interwencję poselską w ministerstwie, gdzie podałem konkretne propozycje, konkretnych rozwiązań, ale też jestem w bieżącym kontakcie z regionalnym dyrektorem lasów państwowych, panem Januszem Starzakiem, który wiem, że zadbał o to, żeby wszyscy, którzy mieli zakontraktowane prace w styczniu, te prace mieli i do tej pracy wrócili. Dostaliśmy, można powiedzieć, takie 2-3 miesiące na to, żeby tę sprawę rozwiązać. Liczę, że ministerstwo, pani minister Henning-Kloska, pan wiceminister Dorożała, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych zrobią wszystko, żeby mieszkańcy, żeby pracownicy lasów nie ucierpieli. I też będę ten temat do końca gotowy sprawdzał, bo to jest temat bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju także Bieszczy. Zbliżają się wybory samorządowe. Proszę powiedzieć, czy trzecia droga idzie wspólnie na Podkarpaciu? Czy macie już kandydatów, jeśli chodzi o największe miasta na Podkarpaciu? Ja w tych wyborach samorządowych nie startuję, więc patrzę trochę z innej perspektywy na to. Natomiast trzeba powiedzieć, że startujemy do sejmiku po trzecia droga wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jesteśmy na ukończeniu budowy miejsc tak naprawdę, więc każdy kolejny dzień to już kampania wyborcza naszych kandydatów. Jeśli chodzi o powiaty, to w części powiatu wystawiamy listy partyjne pod szyldem trzeciej drogi, punktu koalicyjnego. W części powiatów nasi kandydaci tworzą komitety wyborcze wyborców i tam startujemy komitety wyborcze wyborców, gdzie zapraszamy szerokie grono samorządowe. Ale są też takie powiaty, gdzie nasze struktury nie są zbyt rozbudowane i w tym wypadku nasi członkowie startują z innych list komitetów wyborczych. Konkretnie jeśli chodzi o ostrzyki tutaj, czy to pan decydował ostatecznie, kto będzie numerem jeden, czy to będzie ktoś z PSL-u, czy jednak z Polski 2050? Jeśli chodzi o ostrzyki dolne, powiat bieszczadzki, to tam od 10 lat Komitet Wyborczy Wyborców aktywnie zawiesza, który założył 10 lat temu, funkcjonuje. I z tego komitetu startujemy i są to kandydaci, którzy są tak naprawdę, nawet nie są na Polsce 2050, są lokalni, osoby, które działają lokalnie, społecznicy, obecni radni, do których dołączają nowe osoby i jest takie porozumienie, można powiedzieć, ponad podziałami partyjnymi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.